Cześć misiaki, mamy dzisiaj 26 lutego, a słońce wstaje o godzinie 6:37. Ja nazywam się Paulina Bulek, a to jest 17 odcinek inspirującego wschodu słońca. Czy wiecie, jak wiele wartości niesie za sobą czytanie książek? Wzięłam w tym roku udział w wyzwaniu przeczytania 52 książek i mam nadzieję, że podołam. Na razie na liście mam bodajże przeczytane 4 książki, a jestem w trakcie czytania 5. Także nie idzie mi jakoś zaskakująco rewelacyjnie. Ale też na warsztat wzięłam bardzo, bardzo grube książki, nie czytam jakichś cieniutkich. Tylko każda ma minimum 300 stron, także... Także jest tego czytania sporo. Od dziecka uwielbiałam czytać książki. W obecnej chwili mam całkiem pokaźną biblioteczkę, bo od zawsze książki stanowiły dla mnie dużą wartość. W mojej biblioteczce znajdują się książki różnego rodzaju. Od poradników przez różnego rodzaju powieści, kryminały, książki bardziej relaksujące, bardziej filozoficzne. Od wyboru do koloru. Czytanie książek niesie za sobą wiele wartości, ale przede wszystkim zmusza do myślenia. Możemy nauczyć się czegoś od bohaterów, przeanalizować sytuację, która miała miejsce w książce, odnieść to do naszego życia, rozważyć, co moglibyśmy zrobić lepiej, jak byśmy sobie poradzili w takiej sytuacji. Książki także zmuszają nas do tego, by przemyśleć nasze życie, stwierdzić, okej, to robiłam źle, to robiłam dobrze, a może warto byłoby coś zmienić. Czytanie książek zwiększa także zasób słownictwa. Naprawdę, kiedy czyta się książki, poznaje się wiele, wiele nowych słów. Bardziej plastycznie też pracuje nasz umysł i bardziej plastycznie jesteśmy w stanie wyrażać to, co myślimy. Bo im więcej przeczytamy, tym więcej słów pojawia się w naszej świadomości i jesteśmy w stanie je dużo lepiej wykorzystać. Czytanie książek pobudza też naszą wyobraźnię. Jeśli obejrzymy jakąś ekranizację w telewizji, to nie oddziałuje już tak na nas umysł. Mamy gotowe wzorce, mamy podanych bohaterów, widzimy, jak wyglądali, jak się zachowywali. To już nie jest to samo. Czytanie książek ma w sobie coś magicznego. Możemy sobie wyobrazić, zobaczyć własnymi oczami bohaterów. Możemy zobaczyć, jak oni wyglądali, a później ewentualnie porównać nasze wewnętrzne odczucia z tym, co zobaczymy na ekranie. Jednak zawsze, zawsze takie myślenie nad czytaniem książki, wyobrażaniem sobie tego, co się dzieje, wyobrażaniem sobie pomieszczeń, wyobrażanie sobie całej akcji ma naprawdę bardzo, bardzo dobry wpływ na rozwój naszej wyobraźni. Czytanie książek rozwija także kreatywność. Możemy spojrzeć na świat oczami bohatera, zobaczyć, jak rozwiązał daną sytuację. I to także może nam przynieść różne ciekawe pomysły do naszego własnego życia, abyśmy też mogli w jakiś ciekawy sposób rozwiązywać wyzwania czy problemy, przed którymi stajemy. Czytanie książek pozwala nam także uczyć się od najlepszych. No bo w końcu, kiedy czytamy książkę jakiegoś sławnego autora, to za kwotę, no powiedzmy 30-40 zł, mamy kilkugodzinne korepetycje, kilkugodzinne konsultacje z najlepszymi w branży. Niejednokrotnie za takie szkolenie czy spotkanie osobiste musielibyśmy zapłacić grube pieniądze. Dzięki książce mamy je za dużo niższy ułamek tej ceny, a jednocześnie możemy tą wiedzę równie dobrze wykorzystać w naszym życiu. Twoje motto na dziś. Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów. Kartezjusz. Życzę Ci cudownego dnia i udanego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek o wschodzie słońca. Cześć! Podobał Ci się filmik? Daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał albo zajrzyj do moich pozostałych mediów społecznościowych. Linki znajdziesz poniżej.